Wiara rodzi się ze słuchania. Przygotowanie do niedzielnej liturgii z biskupem Andrzejem Przybylskim. 26. Niedziela zwykła w ciągu roku. Kolejne fragmenty Bożego Słowa komentować będzie biskup Andrzej Przybylski. Ja się nazywam Aleksandra Mieczyńska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Posłuchajmy pierwszego z czytaniem. Z Księgi Liczb. Pan stąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też stąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. Zaglądamy do Starego Testamentu i słyszymy o tym, że duch spoczął na 70 tak naprawdę dwóch starszych. I oni wpadli w uniesienie prorockie. Wszystko tu jest ważne i liczba, bo oczywiście to przejście Ducha Bożego z obłoku. Wiemy, że w Starym Testamencie obłok to również taki znak Ducha Świętego, który zstępuje na ludzi z nieba. I ten obłok przynosi uniesienie prorockie najpierw Mojżeszowi. Przez Mojżesza ten duch idzie na 70 starców. Ci idą prorokować razem z Jozue. No i oczywiście mamy takich dwóch jeszcze bohaterów tego fragmentu tekstu, czyli tych, którzy nie poszli z tymi 70, zostali w obozie. To jest Eldad i Medad. No i spór toczy się właściwie o to, czy ci, którzy nie są z nami, mogą prorokować. Taki będzie zresztą dzisiaj główny jakby temat liturgii słowa na tę niedzielę. Już od razu wprowadzę takie słowo ekskluzywność. Czy wiara jest ekskluzywna? Czy Kościół jest ekskluzywny? Czy chrześcijaństwo jest ekskluzywne? Czyli zamknięte do jakiejś wybranej grupy ludzi, jakby odporne i zamknięte na kogoś, kto jest z zewnątrz? Czy w związku z tym Pan Bóg, Jego dary, choćby dar prorokowania, może tylko dotknąć tych, którzy są z nami? To będzie taki główny temat, który pewnie też i nam dzisiaj towarzyszy. Czy jeśli ktoś jest poza Kościołem, jeśli ktoś, nie wiem, nie jest w naszej wspólnocie, czy jeśli ktoś nie podziela naszych wrażliwości duchowych, czy można o nim powiedzieć, że to, jak posługuje i co robi, może być od Pana Boga? Warto tu wspomnieć, że tak bardzo często papież Franciszek nas przestrzega przed takim ekskluzywizmem w Kościele, przed takim zamknięciem się na innych, przed takim ograniczeniem Pana Boga do działania tylko w jednej wspólnocie, w jednej grupie bardzo hermetycznej. Papież Franciszek takiego słowa, że Kościół powinien być inkluzywny, czyli taki włączający, a nie zamykający się na innych. I mamy tutaj bardzo piękny fragment z Księgi Liczb i dotyczący też czegoś niesłychanie w Kościele ważnego, czyli daru prorokowania. Wiemy, kim jest prorok w Starym Testamencie. Broń Boże, to nie jest żaden przepowiadacz przyszłości, żaden wróżbita, który ma nadzwyczajną wiedzę dotyczącą tego, co może się wydarzyć w przyszłości. Prorok to jest ten, który otrzymuje od Boga specjalne posłannictwo do tego, żeby głosić Słowo Boże, żeby głosić wolę Bożą. I ta wola Boża i Słowo Boże często prowokuje proroka do tego, żeby upominał w imieniu Pana Boga tam, gdzie ludzie odchodzą.
i wzywał do tego, żeby wypełniać wolę Bożą i mobilizować ludzi, naród. I to jest bardzo ciekawe, że to uniesienie prorockie, czyli prorokowanie w tej Księdze Liczb, też nie jest ekskluzywne, bo może nam się wydawać, że no prorocy to są gdzieniegdzie, że w Kościele prorok to jest jakiś ktoś nadzwyczajny, ktoś wyjątkowy. A tutaj kończy się ten tekst kapitalnym zdaniem. Oby cały naród prorokował. I to dzisiaj sobie musimy szczerze powiedzieć. To jest życzenie Pana Boga. Myślę, że Pan Bóg dzisiaj sobie życzy, oby każdy wierzący prorokował. Oby każdy chrześcijanin, każdy, kto mówi, że wierzy, kto chodzi do kościoła, oby prorokował. Czyli żeby tak naprawdę głosił Słowo Boże. Żeby głosił wszędzie, gdziekolwiek jest. I Prawo Boże, i Słowo Boże, i Ewangelię. Bo Kościół żyje, wiara się rozwija, gdy jest głoszona. I każdy z nas na mocy chrztu też jest obdarowany tym uczestnictwem w proroctwie Jezusa. Tak, bo tutaj duch spoczywa na tych, którzy są razem, tych 70, a dwóch jest obok i całe oburzenie jest z tego powodu, oburzenie jednego z młodzieńców, który donosi, jak czytamy Mojżeszowi w samym tym słowie, doniósł, jest coś pejoratywnego, przynajmniej dla mnie, tak, że ktoś, kto nie był razem, no ale przecież z tego samego narodu, w tej samej wędrówce, że też wpadł w uniesienie prorockie. Tak, to cała historia. Jakiś młody człowiek przybiega z obozu do tych 70 prorokujących na czele, którzy prorokują na czele z Mojżeszem, Jozuem. No i tu Jozue się mocno obrusza, mówi do Mojżesza, zabroń im, to niemożliwe, bo oni przecież nie są z nami, uprawiają jakąś prorocką prywatę gdzieś tam. I tutaj cała mądrość Mojżesza, który mówi kryterium prorokowania, autentyczności prorokowania. Nie jest to, czy ktoś jest w naszej grupie, tylko co prorokuje. Czy to prorokowanie jest od Pana Boga i nie wolno nam być zazdrosnym o dary Boże. Jakby przywłaszczać sobie darów Bożych. I to jest niesamowicie właśnie w tym tej prawdzie o naszym, na naszym powszechności prorokowania, że Boga nie możemy ograniczyć tylko do tych, którzy są z nami. Że Bóg może działać w sposób zupełnie zewnętrzny, gdzieś skądś inąć. I to właśnie to wezwanie jest fantastyczne o tej powszechności, że oby cały naród prorokował. Jeśli on prorokuje dobrze, jeśli prorokuje prawdziwe Słowo Boże, jeśli głosi Słowo Boże, to, że nie jest w naszym obozie, tylko jest w innym obozie, to nie jest kryterium autentyczności. Kryterium autentyczności prorokowania jest wierność Słowu Bożemu, wierność prawdzie. Jest dobro, o tym zresztą będziemy za chwilę mówić w przypadku Ewangelii, a tu już jest, bo jak zawsze to przypominam, zawsze to pierwsze czytanie ze Starego Testamentu jest wielkim wprowadzeniem do Ewangelii. I to jest przypomnienie, że Bóg jest suwerenny w darach. To nie jest tak, że wybiera sobie tylko wtajemniczoną, zamkniętą grupę ludzi, ekskluzywną grupę ludzi i tylko oni mają monopol na dary Boże, na prorokowanie. Każde zamknięcie jakiejkolwiek grupy w Kościele jest niebezpieczne. Każda jakiś ekskluzywizm jakiejkolwiek wspólnoty, również w Kościele, nie jest z woli Bożej. Bo wszystkie dary nie są tylko dla charyzmatyka, nawet dar prorokowania. On nie jest dany tylko jakiejś jednej wspólnocie zamkniętej i wyróżnionej. Choć oczywiście ta wspólnota jest obdarowana i też ma autentyczne dary i uniesienie prorockie, jak Mojżesz, jak Jozue, jak tych 77. Ale my nie możemy Boga ograniczyć tylko do tych, którzy są z nami i do tych, którzy nam odpowiadają. Tak, bo to jest pycha, to może być pycha. W psalmie słyszymy, oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych i dalej także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. A psalm się zaczyna od tych wszystkich obdarowań, od wychwalaniu prawa pańskiego, które jest doskonałe, ale te dary Boże i prawo Boże i wszystko, w co wierzymy, musi być przyjęte z pokorą właśnie i z taką bojaźnią Bożą, że tak naprawdę w nich chodzi o Boga, nie tylko o przepis, że dawcą tego wszystkiego jest Pan Bóg i nawet w tej sferze religijnej, w sferze tych obdarowań duchowych,
może nam grozić taka pycha, że dostanę dar od Pana Boga i właściwie będę się chełpił, jakby to był mój dar, jak ja bym był jego dysponentem tylko. I jeszcze byłbym zazdrosny o to, że Pan Bóg mógłby taki dar, a może nawet i większy, dać komuś drugiemu. Dlatego w życiu duchowym bardzo ważna jest pokora. Ona nie jest ważna tylko w świecie. Ta pokora nie jest ważna tylko w jakimś odniesieniach do rzeczy doczesnych, w sposobie postępowania, ale również w przyjmowaniu darów duchowych. Również nawet w wierze. To jest coś bardzo ważnego. Pamiętamy, jak święty Bernard, często mówiąc o Matce Bożej, mówił, wszystko by zepsuła, gdyby nie była pokorna. Największe obdarowanie, największe uniesienie, nawet to prorockie, byśmy zniekształcili i zepsuli sobą. Bo co to jest pycha? Pycha, no to jest koncentracja na swoim ja. To jest postawienie swojego ja ponad Pana Boga. Nawet jeśli o tym Panu Bogu mówię, nawet jeśli temu Panu Bogu chcę służyć, chcę Go wychwalać, ale mogę nawet nie zauważyć, że to moje ja stanie przed Bogiem. I to jest właśnie pycha. Nawet w tych rzeczywistościach religijnych, charyzmatycznych. I dlatego ten psalm jest tak też ważny, bo z jednej strony wychwala i Boże prawo, i Boże działanie, i Boże łaski, jak bardzo jesteśmy tym wszystkim obdarowani. Ale musimy te dary przyjąć z pokorą, że ważniejszy w tych darach jest dawca, bo jak będziemy pamiętać, od kogo te dary pochodzą, to będziemy pokorni. Natomiast jak przyjmiemy dary i zapomnimy o dawcy, czasem jak małe dzieci, które dostaną prezent od babci, od mamy i tak są skupione już na darze i prezencie, że zapominają, kto dał, od kogo to pochodzi. Posłuchajmy teraz kolejnego z czytań. Z listu świętego Jakuba apostoła. A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żarem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków, tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu. Święty Jakub Apostoł, ten fragment zaczyna tak mocno bardzo. A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Mówiliśmy wcześniej w oparciu o tekst z Księgi Liczb, o takim ekskluzywizmie czy bogactwie w obdarowaniach takimi darami duchowymi, jakimi może być uniesienie prorockie. A Jakub podnosi tutaj też ten ekskluzywizm do takiego bogactwa doczesnego. Wiemy, że takie słowo ekskluzywność dotyczy na przykład ekskluzywnych hoteli, czyli bogatych, ekskluzywnych ubrań, czyli takich eleganckich za wielkie pieniądze. Właśnie bogactwo może nas zamknąć na potrzeby innych. Możemy tak skupić się na bogactwie, na tym posiadaniu, że właściwie czujemy się kimś wyższym, kimś bardziej obdarowanym. Wchodzimy i tworzymy takie grupy ludzi bogatych, kluby ludzi bogatych i nawet nie widzimy, że bogacimy się czasem kosztem drugich. I to jest to wezwanie Jakubowe do tych bogaczy i widać dalej, że tu już mówi bardzo konkretnie o tych bogaczach, którzy rzeczywiście swoje bogactwo opierają na bogatych pieniądzach, na szatach, na złocie, na srebrze. No i Jakub ich przestrzega. Po pierwsze, żeby sobie pamiętali, co się z tym wszystkim kiedyś może stać. Że to, co jest dzisiaj twoim bogactwem, możesz stracić w jednym dniu. Może ci to ktoś ukraść, może to zeżreć rdza, twoje ubranie może zjeść stado moli. I to wszystko jest doczesne. Pamiętaj o przyszłości. To jest jakby pierwsza przestroga dla bogatych. Nie weźmiesz tego ze sobą do grobu.
w każdej chwili te bogactwa, które sprawiają, że wydaje ci się, że jesteś ważniejszy niż inni, że jesteś ekskluzywny wobec innych, a inni to są tacy poniżej. No i druga przestroga świętego Jakuba, żeby zauważyć, czy to bogactwo bogatych nie jest kosztem drugich. Bo on właśnie mówi o tym, że tuczycie swoje serca, wy bogaci, czasem przez to, że zwlekacie z zapłatą sprawiedliwą wobec robotników, którzy na was pracują, wobec żniwiarzy, którzy dla was zbierają to zboże, które jest źródłem waszego bogactwa. No i taka ostra przestroga, że przyjdzie taki dzień rzezi nawet, mówi Jakub. I co wtedy? I wtedy zobaczycie, że wasze wszystkie bogactwa zmarniały się, zniszczyły, a obok tego zobaczycie ludzi, których skrzywdziliście, kosztem których dorobiliście się tego bogactwa. I to jest ta przestroga Jakuba, żeby zawołać do tych bogatych, żeby się otrząsnęli, żeby uporządkowali swoją relację do posiadania, no i żeby zobaczyli, czy się sprawiedliwie bogacą. Bo bogactwo może też człowieka tak zamknąć, jak takie bogactwo duchowe. Jak ci prorocy, którzy uznali, my dostaliśmy proroctwo, więc nikt inny się już nie liczy. Tak samo jest czasem z bogatymi. Ważne, żebyśmy my się bogacili. Nieważne jakim kosztem, cudzą krzywdą. Czy coś zatrzymuje. Ważne, żeby gromadzić. Mhm. No i na koniec to zdanie, na koniec tego fragmentu. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu. Oczywiście, że bardzo często to bogacenie się jest drogą niesprawiedliwą. Trzeba by jasno powiedzieć, że w tych wszystkich ewangelicznych, biblijnych też tekstach o bogactwie, to nie jest potępienie samego bogactwa, żeby ci, co są bogaci, nie czuli się od razu potępieni i grzeszni. Tylko to jest pytanie o relację do posiadania. Bo może można czasem być średnio bogatym albo mieć niewiele, ale być tak mocno przywiązanym do ubrania, do jedzenia, do paru złotych, które mamy, że one stają się celem najważniejszym w naszym życiu. Że nie myślimy o życiu wiecznym, że nie myślimy o zbawieniu, że nie mamy czasu nawet na to, żeby go poświęcić dla Pana Boga, dla wieczności. Tylko pieniądze, pieniądze, ubrania, moda, posiadanie. I to jest to. I żeby o tym pamiętać, żeby siebie nie potępić, ale też, żeby nie zabić sprawiedliwego właśnie. Bo bardzo często ci sprawiedliwi, ci mali, ci ubodzy, no nie stawiają oporu, bo są biedni, bo nie mają głosu, bo są zakrzyczeni. I dlatego, nie dlatego nie stawiają oporu, że jest im dobrze i się godzą na wszystko, tylko właśnie ta potęga bogatego, ten ich ekskluzywizm i wynoszenie się sprawia, że ten głos tych potraktowanych niesprawiedliwie, tych małych, o czym też będzie za chwilę w Ewangelii, jest takim głosem wręcz nie stawiającym pozornie oporu. My widzimy, z jaką siłą dzisiaj krzyczą ludzie bogaci, bogate środowiska. I dlatego Pan Bóg zawsze staje po stronie tych cichych, sprawiedliwych, którzy doświadczają niesprawiedliwości czasem przez tych, którzy chcą się bogacić za wszelką cenę. Posłuchajmy teraz słów świętej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzuca złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je.
Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Apostoł Jan mówi do Jezusa: widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, i przyznaje, zaczęliśmy mu zabraniać, żeby nie wyrzucał w imię Jezusa złych duchów, bo nie chodził z nami. Czyli trochę tak apostoł Jan sprawdza, czy to, co zrobili, że zaczęli zabraniać, czy to było dobre. Myślę, że jako uczeń umiłowany Jezusa zależy mu na tym, żeby nauczyć się rozróżniać, nauczyć się dobrze rozeznawać. To dla ewangelisty Jana jest bardzo ważne. Zresztą na tym polega jego mądrość i jego miłość. Bo miłość też musi rozeznawać, na czym polega i gdzie jest ta wola Boża. I ta dzisiejsza Ewangelia składa się z takich dwóch części właśnie. Pierwszej, gdzie jest ta dyskusja o tym, że no jak to jest, że my z Tobą chodzimy, Panie Jezu, my dla Ciebie zostawiliśmy wszystko. No i dzięki Twojej mocy udaje nam się czasem wyrzucać złe duchy, a czasem jest różnie z tym wyrzucaniem złych duchów, ale widzimy, że są tacy, którzy z nami nie idą, a dokonują tych samych rzeczy, wyrzucają złe duchy. I co jest kryterium, pyta Jan, rozróżnienia? Czy chodzenie za Jezusem i tak dalej? Z tym, że trzeba od razu zauważyć, że Jan pyta Jezusa nie o tych, którzy chodzą z Jezusem, tylko z nami nie chodzą. To bardzo ważne, bo Jan mówi, oni nie chodzą z nami, a wyrzucają złe duchy. Jakby dla niego nie Jezus był tu najważniejszy i jego misja, tylko my. I znowu widzimy ten ekskluzywizm, o którym mówiliśmy, a który jest pokusą dla nas. Że to my, że to z nami jest nawet ważniejsze czasem niż Jezus. Nieważne, co kto robi, tylko żeby był z nami. Bo jak jest z nami, to ma legitymację do tego, że na pewno robi dobrze. A Jezus chce powiedzieć, dlatego tutaj znowu tam mieliśmy takie pytanie o uniesienie prorockie. A tu zauważmy, że mamy pytanie o wyrzucanie złych duchów, czyli wyrzucanie zła. Jezus chce powiedzieć, takim kryterium najważniejszym rozeznania tego, czy ktoś coś robi w imię Jezusa, czy nie jest tylko przynależność do jakiejś grupy, tylko dobro czy zło. Czy ktoś robi zło, czy ktoś robi dobro. I to jest jakby pierwszy wyznacznik. No bo jeżeli ktoś, nie wiem, nie chodzi do naszej wspólnoty, nie wypełnia wszystkich administracyjnych posług i tych wymagań, ale robi coś dobrego. Jezus mówi, jeśli ktoś poda kubek wody głodnemu, to już jest argument, że on musi mieć coś w sobie z Bożego Ducha, bo robi dobro, bo Jezus jest dobry. Jeśli ktoś robi dobre rzeczy, mimo tego, że nie jest z nami, to robi coś, co jest bardzo bliskie Jezusowi. A wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, że ktoś chodzi z nami, mówi, wierzę w Boga, jest w kościele, ale w tym kościele robi złe rzeczy. Kradnie, kłamie, nie pomaga ubogim. No to kto jest bliższy Jezusowi? Czy ten, który niby jest z nami, ale robi zło? Czy ten, który wprawdzie z nami nie chodzi, ale czyni dużo dobra komuś drugiemu? I tutaj chce Jezus Janowi wytłumaczyć, że oczywiście to ważne, żebyśmy byli razem. To ważne, żeby uczniowie byli wspólnotą, żeby byli razem ze sobą i z Jezusem. Ale kryterium najważniejszym jest dobro i zło. Czy ty robisz dobro, czy ty robisz zło? I mogą być ludzie, którzy z nami nie chodzą, a czynią mnóstwo dobra. I trzeba to zauważyć i powiedzieć, że oni w jakiś sposób, nawet nieświadomy, są po stronie Jezusa. I to jest to dobro. A takim też sprawdzianem tego, czy jesteśmy po stronie dobra, są ci najmniejsi, najubożsi. I tu Jezus jakby w centrum tej Ewangelii mówi te słowa, a kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych? To słowo ci mali znaczy i dzieci, które były rzeczywiście małe, ale też biedni, ci, którzy są słabi, bezradni. I kto by gorszył takich, kto czyniłby zło wobec nich, to Jezus tu bardzo ostro mówi, lepiej by było, żeby mu kamień młyński do szyi doczepić i go wrzucić w morze.
Tak, i później takimi obrazami bardzo też mocnymi operuje. Mówi, jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Właśnie, i to jest ta druga część Ewangelii, kiedy Jan pyta, jak rozeznać, który człowiek jest od ciebie, Chryste? Czy po tym, że chodzi po prostu z nami? A Jezus mówi, nie, po tym, czy ma dobrego, czy złego ducha. Czy czyni dobro, czy zło. No i w drugiej części właśnie mamy to, że mamy walczyć ze złem. I to jest najważniejsze, że każdy z nas, i tutaj są te takie trzy części naszego ciała, o których mówi tak obrazowo Pan Jezus, że twoja noga gdzieś cię może zaprowadzić w złą stronę, że rękami zamiast pomagać innym możesz wyrządzić wielką krzywdę, że oko, które powinno oglądać same dobre rzeczy, wpuszcza do serca i do umysłu bardzo fatalne i grzeszne obrazy. Jezus mówi, to jest powód do tego, żeby walczyć. Nie mamy walczyć z ludźmi dobrymi, którzy robią dobre rzeczy, ale z nami nie chodzą, ale mamy walczyć i w sobie, i u innych z tym, co jest złe. I oczywiście tutaj nie jest mowa o odcinaniu takim fizycznym, o okaleczaniu siebie. Wiemy, o co chodzi, że mamy odciąć te wszystkie pokusy, te wszystkie myśli, te wszystkie okoliczności, które sprawiają, że moja noga idzie tam, gdzie się dzieje zło, że moje ręce wykonują złe rzeczy. I wiemy, że ręce, nogi, oczy właściwie tylko wykonują to wszystko, co jest w mojej woli, co jest w mojej głowie. I to słowo odetnij to dotyczy odetnij czegoś, co jest między twoją głową, twoim sercem, a nogami, oczami, a rękami, bo twoje ręce są tylko narzędziami, natomiast twoja głowa musi się uzdrowić. W twojej głowie musisz odciąć te chore nogi, te chore ręce i te chore oczy. To bardzo, bardzo dużo znaczy w praktyce, że nie wiem, jeśli wiem, że mam gdzieś iść, gdzie się dzieją złe rzeczy, grzeszne, no to nie idź tam po prostu. Weź, złap się za nogi i powiedz, moje nogi, nie chodźcie tam, bo tam jest zło i nie gadaj sobie, a może spróbuję, może mi się nic nie stanie. Odetnij to, bo jak tam pójdziesz, a z góry wiesz, że tam jest ryzyko zła i grzechu, no to wpadniesz w bagno. Tak, a mogę myśleć, tak, że tak dam sobie radę, oprę się pokusie. Tak. I dlatego to odetnij, to jest to coś między moją głową, a rękami, nogami, oczami, nie? I nie chodzi o odcinanie oczu, o odcinanie ręki w sensie biologicznym, fizycznym, ale odcinanie tych okoliczności, które tam mogą powodować. O odcinanie, no w przypadku oczu dzisiaj wiemy, ile grzechów, ile nieczystości wchodzi przez obrazy, które oglądamy. Jak bardzo niszczy ludzi choćby pornografia dzisiaj. I to nie chodzi o to, że mamy sobie zatykać oczy albo wydłubywać oczy, bo przez nie wchodzi grzech. Tylko mamy odciąć te wszystkie bodźce, które to powodują. Te wszystkie obrazy, wyłączyć czasem komputer, wyłączyć film, który jest grzeszny i nieczysty. To jest to odcinanie. I do tego Jezus wzywa i chce Janowi o tym też powiedzieć. Zobacz, Jan, to jest praca, którą masz wykonać. Nie śledzenie tylko tego, kto z nami jest, kto nie jest, kto idzie z nami. Kryterium tego wszystkiego jest dobro i zło, świętość i grzech. To są rzeczy, po których można poznać ducha Jezusowego i odróżnić go od ducha złego. Bo ktoś, jak mówię, może chodzić z nami, może być w kościele, może mówić, że wierzy, ale tak naprawdę jego nogi są grzeszne, jego ręce robią grzeszne rzeczy, jego oczy patrzą na brudne i nieczyste obrazy i właściwie, mimo że ktoś może chodzić z nami, a w środku być strasznie brudnym. I to Jezus chce powiedzieć, to jest kryterium podstawowe, dobro, zło, walka z grzechem. To nas łączy z Jezusem i tak naprawdę kiedyś złączy nas o wiele doskonalej ze sobą. Tak, no i patrzmy na siebie, nie na innych. Bo to są nasze nogi, ręce i oczywiście to. I też patrzmy na to, żeby nam nie tylko zależało na tym, żeby być gdzieś tam z innymi, ale żeby będąc z innymi i dla innych wejść tam właśnie z czystym sercem, z czystym wzrokiem, ze zdrowymi rękami, nogami. I wtedy będziemy też zaczynem dla tej wspólnoty dobra. Natomiast jak wejdziemy i będzie nam zależało, żeby tylko być z innymi,
ale nic nie zrobimy ze sobą, no to będziemy problemem tej wspólnoty albo jakąś bakterią w tej wspólnocie. I Kościół się jak buduje od środka, a nie od zewnątrz. Kościół i wspólnoty kościelnej wiary, jak już mówię tu od początku, właśnie dlatego nie są ekskluzywne, zamknięte tylko dla jakiejś wybranej grupy. Są otwarte na każdego, kto chce prorokować w imię Słowa Bożego, kto chce czynić dobrze, kto odcina się od zła, od grzechu. Tacy ludzie dla Jezusa zawsze mają miejsce w sercu. I ci, którzy również się nawracają i próbują, jak potrafią, odcinać się od tego zła. Proszę o błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wiara rodzi się ze słuchania. Przygotowanie do niedzielnej liturgii z biskupem Andrzejem Przybylskim.